Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście... Kto? Ja, Damian. Witam was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Powiem tak, no, otworzyłem swoją paczkę z ikoną za icon swapy. Jestem leniem, wziąłem wersję podstawową. Czy było warto? Zaraz się przekonacie. Ale powiem wam tak, no, widząc ostatnie trafy na polskim YouTubie, Alvin to już w ogóle przesada. Lisek trafia Ronaldo Nazario, Jacob Cantone. Lachu trafił nawet wymienną ikonę. Choć mówiłem, że on coś trafi. Stwierdziłem, że... Wystarczy, ok? Teraz czas na mnie. Dobrze, drodzy widzowie, wyzwania budowania składu, zamiana. W związku z tym, że tryb Squad Battles obrzydził mi tryb Squad Battles, to stwierdziłem, że zadowolimy się podstawowym Eusebio. Przepalamy te karty, to moja decyzja, jestem cholernym leniem. Stwierdziłem, że nie chcę Essiena w wersji środkowej, tylko Eusebio w wersji podstawowej. Zresztą tak patrzyłem na kartę Eusebio, znacznie ładniejsze zdjęcie ma na podstawowej. W trakcie streama wytypowałem cztery ikony, które mogę trafić. Petr Czech, Crespo, Eusebio, Zidane. Będzie warta milion. Myślę, że trafiamy coś dużego. Gotowi? Czy było warto? Czy to będzie Portugalia? Czy to będzie Portugalia, na którą czekam? Brazylia? Jest! Garincha! 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 Tak jest! Chciałem go trafić! Mamy go! Tak jest! Garincha! Wreszcie w moich rękach! Nigdy nie używałem tej karty! I wreszcie mogę to zrobić. Oto i on. Mamy to. Jakieś 1 400 000 z tego co patrzyłem. Czyli trafiamy jedną z tych najlepszych ikon do trafienia. 1 600 000. 1 600 000 w tym momencie. Kilka razy na niego trafiłem w tym roku i... To nie są miłe wspomnienia. Udało się trafić piłkarza, którego jeszcze nigdy u mnie nie było. Którego tak naprawdę potrzebowałem, ponieważ wiecie, że ostatnio narzekałem na Dybale, no i... Proszę bardzo. Garincha będzie naszym nowym skrzydłowym, czasami też środkowym pomocnikiem ofensywnym. No niestety nie ma pełnego zgrania. Może w najbliższym czasie jakoś pozmieniam drużynę, jak już skończymy serię Fatal. I wtedy będzie to wyglądało normalniej. Wczoraj na streamie dobiłem do bilansu 15-2. No czegoś takiego chyba jeszcze nigdy u mnie nie było. Patrząc na to, jak poszło mi tydzień temu, no to... Kurde, byłem z siebie dumny. Dzisiaj zagrałem 3 mecze i pozwólcie, że zrelacjonuję je w takim starym stylu, czyli po prostu z komentarzem po meczu. Stwierdziłem, że tak będzie najlepiej, bo nie chciałem się jakoś mocno dekoncentrować, więc tak, w pierwszym meczu Rosjanie, Neymar, Marquinhos, Rashford, Mane, Bruno Fernandes, no taka typowa, solidna drużyna, bez żadnych słabych punktów. No co jak co na tym etapie, już muszę trafiać na takie drużyny, mając taką formę. Nikt nie mówił, że lekko będzie. Pierwsza akcja Garinczy, no tam niestety skończyło się źle, bo myślałem, że znajdziemy Cristiano Ronaldo. Niestety, no to Cola chciał dojść do główki. Tutaj rywal fantastycznie się zachował. To była jego trzecia okazja w tym meczu i wreszcie ją wykorzystał. No co jak co, bardzo zasłużył na tego gola. Plułem sobie w brodę, bo tam moi obrońcy się ze sobą nie dogadali. Nie mogłem jakoś przełączyć, przejść tym tap sobą, żeby zablokować. No ale nieważne, grałem dalej. Dobre podanie do Mbappé, Skulpturn, prawa noga i od razu atakujemy bezlitośnie. Bo tak zauważyłem, że dobra, no on szybko strzelił tym swoim piłkarzem. Nie wiem, czy to był Mbappé, czy Neymar. Stwierdziłem, że dobra, to się nie będę zastanawiał. Strzał i gol. Znów rywal w polu karnym. Koniec pierwszej połowy i tutaj naprawdę byłem w szoku. I to mi trochę podcięło skrzydła, no... Nie spodziewałem, wiem, że to jest Mbappé, ale nie spodziewałem się, że trafi tak łatwo i później to samo. To nie była jego karta Toty, czy no nie wiem, cokolwiek. Zwykły Mbappé strzelał w niezwykły sposób. Dwa razy takie strzały z pierwszej piłki, Hradecki nie miał nic do powiedzenia. I mówię, ten trzeci gol to już kompletnie mi podciął skrzydła. Nie wiem, jak to w ogóle było możliwe. No, jak widzicie, walczyłem do samego końca, tam 70 minuta i mamy 2-3, fajne zachowanie tym Cristiano Ronaldo, ale powaga, no ja nigdy tak nie strzelam z pierwszej piłki. Bo przeważnie te animacje mi jakoś po prostu nie siedzą, no u rywala to była czysta perfekcja. I Kylian Mbappé dał mu zwycięstwo przez to, no niestety mój bilans się troszkę pogorszył, 15-3. W następnym meczu przyszło mi się zmierzyć według mnie z mocniejszym zespołem, no głównie chodzi tutaj o defensywę. Carlos Alberto, Kluivert, czerwony Varane, jeszcze tam czerwony Pogba, no masakra! Da się trafiać dobre karty z player picku? Nieważne, Cristiano Ronaldo nie trafia. Cristiano Ronaldo nie trafia w 20 minucie z takiej odległości. Ja wiem, że lewa noga, jednak no widzieliście, co przed chwilą skończył Mbappé w drużynie przeciwnika w tym poprzednim meczu. Z pierwszej piłki huknął, Ronaldo tutaj nie dał rady. Koniec pierwszej połowy, Garincha wchodzi w pole karne przeciwnika, niestety zbyt lekki strzał, byłem naciskany i nie udało się objąć prowadzenia w pierwszej części meczu. Tutaj, jak widzicie, sędzia nic nie doliczył, a rywal i tak miał możliwość ataku w porządku, kompletny nonsens, bo nawet nie powinien być pod naszym polem karnym, na szczęście udało się to w miarę zablokować, choć naprawdę nie byłem w stanie mu prawie tego zabrać, ja musiałem to zablokować. No i początek drugiej połowy, Neymar, Mbappé, no niestety nie najlepiej się tutaj zachowałem, bo
Właściwie inaczej, no próbowałem tutaj zablokować i zablokowałem Jonesem, piłka wróciła pod Ronaldo, Neymar, pole karne, no i tutaj, no za dużo miejsca, też ten strzał nie był jakiś mocny, ale to jest Neymar, strzał gol, w 49 minucie przeszliśmy na formację z wahadłowymi, bo zacząłem jej dosyć inaczej, po prostu zacząłem jej częściej używać ze względu na to, że jest ofensywniej. No i Kessi na boisku, Mane, Garincha, Rivers Elastico i jest jego pierwszy gol w naszych barwach. Długo na to czekałem, bo chyba 5 meczów, ale Garincha wreszcie trafił do siatki i była to bardzo ważna bramka, no bo w ten sposób, no właśnie, doszło do dogrywki. Dogrywki, w której to rywal, no cisnął nawet bardziej niż w pierwszej połowie. Podanie do Cristiano Ronaldo, no próbuje mu jakoś odebrać tę piłkę. No i tutaj nie wiem, co się stało, nie rozumiem, czemu Varane tak wybiegł. Ja kontrolowałem ciągle Wayne'a Rooney'a, przez to, że Varane wybiegł, tam Mbappe miał mnóstwo miejsca, no i rywal wykorzystał tę sytuację. Wielka szkoda, no ja chciałem jak głupi pójść od środka, ale nic to nie dało. 105 minuta, Neymar, podanie do Mbappe, nie udało się, znaczy udało się go zablokować, ale co z tego, skoro piłka trafiła prosto pod nogi Robena i było 3-1. No i też trzeci gol w tym meczu sprawił, że no starałem się w tej defensywie, zablokowałem przecież ten strzał, ale los chciał, że piłka trafiła pod nogi Robena, tutaj no już rywal poleciał ze względu na to, że ja cisnąłem wszystkimi do przodu, 4-1, tutaj jeszcze Cristiano Ronaldo, Drogba, Kvineska zza pola karnego, no było to 4-2, szkoda, naprawdę szkoda tego trzeciego gola, bo no miałem pecha, po prostu miałem pecha, ale nawet dobrze, że miałem pecha w tym meczu, bo w kolejnym gra mi trochę sprzyjała. I mecz numer 20 w tej lidze weekendowej, ostatni, który zagrałem przed dzisiejszym wieczornym streamem. Teraz dopiero ogarnąłem, że on sobie tak to zgranie wykombinował, że miał Rashforda na SPD. No tutaj Reece James, Diogo Dalot, jeszcze ten Bruno Pérez i Theo Hernandez, no szybcy piłkarze. Na środku obrony grał chyba Reece'em Jamesem i właśnie Theo Hernandezem, więc masakra, no 100 tempa ze stylem gry, więc trzeba było uważać. Jednak no mówię, zaczęliśmy szczęśliwie. Pierwsza akcja w tym spotkaniu, 4 minuta, Ronaldo kończy 4 minuty, nie no, to chciałem powiedzieć 4-0, nie, to nie żaden spoiler. Po prostu strzeliliśmy gola po rozpoczęciu od środka, no dlatego mówiłem w poprzednim meczu, że może nawet dobrze, że miałem tego pecha, bo teraz, no będzie trochę szczęścia w naszej drużynie, ale no pech nadal jest. Ja nie wiem, czy coś nacisnąłem, naprawdę nie wiem, czy coś nacisnąłem w tej sytuacji, niestety Tapsoba sfaulował Neymara, 29 minuta, Brazylijczyk podchodzi do rzutu karnego, no niestety ostatnio nie idzie mi bronienie rzutów karnych, 1-1, wielka szkoda, no ale dobra, mamy rozpoczęcie od środka, skoro zdobyłem w taki sposób pierwszą bramkę, no to co? No spróbujemy odpowiedzieć. Mbappé, cyk, no tutaj odbiór przeciwnika, piłka ląduje pod nogami Kessiego, tutaj też zmieniłem odrobinę mój zespół, bo wpuściłem Kessiego do pierwszej drużyny i właśnie Dalota na prawą obronę. Dlaczego tak zrobiłem? Nie wiem, czułem, że potrzebuję Kessiego w pierwszej drużynie, no i cyk, Ronaldo ponownie od środka 2-1, rywal tak jakoś szybko nie wznawiał i chyba nie wierzył, że dwa razy w prawie że identyczny sposób stracił gola. No co mogę powiedzieć, no taka jest FIFA, raz się tak traci, raz się tak zdobywa, no niestety. Tak to jest już w tej grze. Dalot, świetne podanie. No i teraz Garincha jako skrzydłowy. Ja bardzo doceniam to, że on ma wysoko ocenione podania. Cyk, cyk. No i Cristiano Ronaldo z hat-trickiem. Przy okazji była to jego bramka numer 400 w naszych barwach. Ja mówię, no myślę, że spokojnie do, no nie wiem, 2 miesiące powinny wystarczyć na dobicie do, no nie wiem, czy do 1000, do totsów na pewno 1000 będzie, no to musi być nasza legenda. Czyste wejście Varana, ale powiem wam, że naprawdę to była najcięższa końcówka, jaką zagrałem w tej lidze weekendowej. Dwubramkowe prowadzenie. Gość włączył jakiś pressing, ja nie wiem, co to był za pressing, ja nie byłem w stanie nic zrobić przez około 20 ostatnich minut, naprawdę. Mimo tego, że jego piłkarze byli zmęczeni, tak jednak ciągle mnie cisnęli. Kurde, próbuję odebrać, ta piłka i tak zostaje przy nim. No nie wiem, jak to zrobiłem, ale utrzymałem już ten wynik do końca i wygraliśmy. 3-1, tym samym bilans 16-4, no pewnie, no nie wygląda to tak samo dobrze jak 15-2, ale no wiecie, no ja prosem nie jestem, a te mecze przy takim matchmakingu, przy takiej formie, to są już takie, że naprawdę ja nie mogę sobie pozwolić na chwilę nieuwagi, tak czy siak, no bardzo jestem zadowolony z tego wyniku, bo dawno nie szło mi tak dobrze, no wydaje mi się, że G1 siądzie w tym tygodniu, czy będzie coś więcej, no nie chcę nic obiecywać, nie chcę was na nic nastawiać, mówię, 2 tygodnie z rzędu wbiłem G2, dojdźmy do G1, jak będą jeszcze jakieś mecze, super, będę próbował. Wpadajcie dzisiaj o 20 na mojego Twitcha, mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić i że będziemy wygrywać, nie? Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć!